Dzień dobry, wieczór. Z wszystkich tutaj Retro Hatchu wracamy do Tokyo Extreme Racer, który wyzywa nas od zer. Mamy sporo pieniędzy, byśmy sobie mogli kupić już jakąś furę, ale chyba warto jeszcze chwilę poczekać. Jeżeli nam się uda poczekać ze względu na trudność przeciwników. Coś mi kurde zimno trochę, powiedział. O, jest i kolejny typ od rozwalenia. Tutaj w ogóle myśmy ani jednego bossa jeszcze, znaczy Boże, żadnego szefa żeśmy jeszcze nie pokonali. Teraz się zlecą we dwóch na nas. Nas skubać po tyłkach. Znowu Sivior. No nie wierzę, ostatnio miałem takie problemy z tym typem. Bo go nie pokonałem nawet, z tego co pamiętam. No to cudownie, sweet honey. Honey, I'm coming back. Uwe, widzę, że nieźle zasuwasz, typie. Nieźle. Nieźle. Piernisz się jeszcze, dobrze. Dawaj. Widać, że się gościu stara. Stara się. Chce awans dostać w tej firmie. W tej firmie nielegalnych wyścigów. Galaxy Racers. Próbowali lecieć w kosmos, ale im nie wyszło. Dlatego są tacy. Są tacy zgorzchniali. Życie ich wykorzystało, a teraz my wykorzystamy ich. Wiadomo, że najlepiej wykorzystać tych, którzy już raz dostali po dupie. O, widzę, że nadgania. Nie chcę być taki. Nie chcę taki. Tak dać ciała od razu po całości, z kości na ości. Chodź. Nie bój się, są zakręty, ale dasz radę. Podjechać troszeczkę bliżej. Zaprzyjaźnij się ze mną. Bądź tak miły. Tu! Sweet honey. Uuu, dzięki. Już mnie zarzuciło troszeczku. To jest pełno zakrętów, to oni powinni tutaj hamować tak, że... tyłku. No. A w ogóle tamten boss nam przywiózł jakieś części dodatkowe. Spierniczaj. Nie, oni kurwa zawsze tak robią. Znowu się uniosłem, no. Wyprzedza cię, zasuwa 1000 km i wyjeżdża przed ciebie i hamuje. Zarąbiście, to jest rozwiązanie... Spierdoloj. Muszę trochę ograniczyć swoje emocje. Trzeba być jak w korpo, trzeba mieć kamienną twarz. Nic się nie może urazić. Nawet rozlana herbata! Nic się nie może dotknąć na to. Musisz być twardy, musisz mieć nerwy jak ze stali. No ten chyba typo już odpuścił, już jest... Zrezygnował z nas. Zrezygnował z tego związku. A mogliśmy razem żyć szczęśliwie! Moglibyśmy. Ale nie starałeś się. Nie zależało ci na mnie! Bo jak ja mówiłem wtedy, że to nie jest na serio, to tak naprawdę było na serio! Dokładnie, mogłeś to przewidzieć, mogłeś wtedy pomyśleć. I hop, a ja mogłem tak naprawdę żartować sobie. Następnych dwóch do rozwalenia i widzę, że nasz kolejny Sivior kolega jest... Już widzę go, czerwieni się w moich oczach. Jest to skaza. Skaza niepokonanego typa. Ja sobie zaznaczę, smaruję markerem na mapie. Ale nieźle się dogadują właściwie, nie? Dzisiaj to by się ci wszystkie nielegalne wyścigi odbywały przez Facebooka. Stary, założyłeś wydarzenie, żeby na dzisiaj się ścigać? Dokładnie. Przelecą nam chyba najlepsza część, czyli supy. Jak mi przykro. O, jakiś... Kawa to jest! Wanderer kawa! No tak! Mogłem się domyślić. Ale ty masz starego lumpa. Przepraszam. Coffee addict. Uzależnienie się od kawy? Pierwsze słyszę. Nie wszyscy ci pają, ani kawę piją. Ale chyba typo... No jedź tam, jasne, zakop się tam. Hech! Przepraszam. Widać, że wybrnął typo. Rzuca go jak... No ja, nieźle dajesz radę. Nie wszyscy widać wanderer, że są kozakami. Nie jesteś Rickiem, widzę.
Ryjek by tutaj wam pokazał wszystkim, jak się jeździ, a ty... Kawa. Sudden pinball. Niespodziewany... Co oni w ogóle mi dają za podtytuły? Dziękuję. Przynajmniej nie, chociaż nie mówią mi, że wracam szybko na chatę. O, chyba go nie rozwalę. Za bardzo przywaliłem. Czyżby udało mi się wreszcie go dogonić? W końcu! W końcu stary Sivior dał radę wyprzedzić tego nałogowca. A widać, że nie daje za wygraną. Tutaj się chce jeszcze ścigać. Przypieprzył. Dostał kopa. Kopa od twórców gry. Programistów. Programiści go wspierają. No chodź, no ty już. O, ty panie. No chyba jeszcze przyjedzie. O, za każdym razem. No chodź. O, jak mi przykro, jak mi przykro. Chciałem ci naprawdę pomóc. Naprawdę, naprawdę. Byłem po twojej stronie, wiesz. Sam przypierniczył w tego typa. Chciał być za bardzo hej do przodu. A jeszcze widzę, jeszcze będzie kąsał. Kąsaj, no. No nie bój się, kąsaj, no. Chodź. Chodź, no chodź. No chodź, widzę twoje lampy przecież z tyłu. No chodź. Dziękuję, dziękuję za wsparcie. Dobrze wykorzystam twoje przyspieszenie. Bardzo je wykorzystam. Dobra, tutaj to sobie hamuj. Ja się odbiję, bo jestem pinball. Nice. O, jeszcze chcę. Jeszcze więcej mu. Nie, ze mną te numery. Ach, dla Wandererów jest jeden plus. Dają więcej pieniędzy. To jest nasz czerwony przyjaciel. Już się nie mogę doczekać, żeby się z nim spotkać. Po drodze żeś minęli jednego typa z galaksji. Z wyrzutków poszli na casting na kosmonautów i nie wyszło. Nawet chcieli iść na casting do kosmonauty jako kosmonauty w trudnych sprawach, ale też ich nie wzięli. I dlatego oni są tacy zgorzkniali. Nienawiść w nich narosła. Narosła i teraz jej nie mogą pozbyć. Nie mogą się pozbyć, bo gdy raz próbujesz być kosmonautą, nawet za dzieciaka, sobie smarujesz nam i pani się ciebie zapyta: a kim ty chciałbyś być? I ja się w przyszłości? Wtedy mówisz: kosmonautą. Ona wtedy mówi nie, bo dobrze wie, że się przyłączysz do Galaxy Races, będziesz pizdą, ci nie wyjdzie być kosmonautą. I Mr. Fire, ten, który mi nie dał spać dzisiaj w nocy, dziękuję, dziękuję ci, Mr. Fire. No i se pojechał, papa. To gdzie ja mam w ogóle go wyścignąć, no? Na supy, tylko jedyna opcja z nim jest na supy. I czekać, aż się wpierniczy. Nie może być jak pan Kawa. Pan Kawa się nieźle wpierniczał. Mam szansę go wziąć, ale wiem, że zaraz to stracę. Tutaj go wyścignę, jeżeli mi się uda. Nie, nie uda mi się, nawet mi się tutaj nie uda. Super, dobra, to idziemy z nim na supy. Trudno. Przesadziłeś tym razem, Bolku. Ja wiem, dlaczego on jest taki trudny. Bo jak się go załatwi, to przyjedzie zaraz szef. Nie wierzę w to. Panie, taka jest sprawa. Tutaj są zaraz supy. I ty się musisz nimi poczęstować. To jak szwedzki stół. Każdy się częstuje swoim supem. Nie, i kuźwa i nie. No, no dobrze, no. Draft będzie. Kurwa, no. A było blisko. No i teraz co ja mam ze sobą zrobić? Chyba z tyłu był jakiś typo, nie? Tak pamiętam. A, tutaj w ogóle jest ten. Nowe zasady fizyki tutaj panuje. No to jest droga pod górkę, możesz wyhamować do zera. Nie trzymam ręcznego nic. I trzyma się drogi, jak Spider-Man! 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 Oto jaką suprę macie w ogóle. Oni się dorobili. Kuźwa, ci kosmonauci to nieźle musieli zarabiać, no. Suprę sobie kupił? Sabrina. No. Za każdym razem, jak się dowiesz, że jakaś laska też gra w gry.
cześć, kochana. Nieważne, jakby wyglądała. Nieważne. W ogóle ta Supra tylko jest jakaś kuźwa dziadowska. Sabrina, na bazarze ją kupowałaś od Ruski? Nie wierzę. Wietnamczycy ją. Sprzedali Wietnamczycy tą Suprę. Pierniczysz się? A, Sabrinko. Jak jest zrobiona Sabrinie? A Jessica wiadomo, zawsze wiadomo, ale tutaj Sabrina, to w sumie podobne imię. Może Sabrina niedługo będzie taką drugą Jessica. Nie wiem. Co chodzi? Może tak naprawdę Sabrina nie jest kobietą, tylko się podszywa pod kobietę. Zobaczyła, że to drugi facet i spiernicze. Klasycznie. Mr. Fire na nas czeka. Jesteś tam, Mr. Fireku? Obstawiam, że został jeden Galaxy do rozwalenia i jeden z tego Teamu S. Więc już się niedługo możemy spodziewać dwóch ciężkich walk. Musimy plisny leczyć. Jest smarował świeczką. Czy to coś działa? Na zamki działa. Ale Boże. Też świeczki. Mr. Fire, czekałem na Cię całe życie. Ty mnie chciałeś zabrać. Chodź, dawaj, dawaj. Ja się już nie boję. Przestałem się Ciebie bać. Przemyślałem wszystkie moje błędy. Jestem jak Rocky, wstanę z popiołów. Myślisz, że to już ostatnia część, a jeszcze jedna będzie. Tak samo jest, taki sam. No hamuj, stary, hamuj, no bo... No nie. No nie. I jest wzięty. Wzięty w końcu. Prawda, to mi nic nie da, bo zaraz mnie wyprzedzi, ale jakiś cień coś teraz. Cień, że się w coś wpierniczy. Już nie wróci. No, widzę, że nie odpuszcza. Zasuwa 1000 km na godzinę. No gdzie jesteś? Czekam i czekam tego uderzenia. Tego pierwszego snapa w tyłek. No i dupa się nie doczeka. Zrób mi to i się wpiernicz w końcu coś. Coś się pierniczył. Popycha się z typem. No ale co z tego, jak ja się też... No i chusteczka. No prawie, prawie by brakło. Musnął go. Jakby się zaczął przypychać z jakimś typem. Oni są tacy zaprogramowani, że jak ktoś go popycha, to on od razu musi oddawać. Jak się wkręcą w tłuczenie się z cywilami... Oj, widzę, że przyjacielu, ale ja wyhamowałem. No hamuj, hamuj, Jezu. Kuźwo, żyć! Jedyna szansa i stracona. No i dobrze, przyhamuj, dobrze, dobrze. Bo to mi właśnie chodziło, szeryf. Jak mi siedzi na tyłku? Dobrze, że na tyłku. Chodź, no, jeszcze raz. Jeszcze raz, czekam. Nie! Kuźwa, ale mnie popchnął. Hamuj, no hamuj, no kuźwa! Rozpychać się trzeba łokciami, jak to w życiu. Nie? Nie zmieniaj pasa, nie waż się. Z Galaxy będzie im jeszcze pomagał. Tak, no bo jak im dłużej zajdzie mi z tym, to później pójdę do tamtych. Tu są dwóch. Może się wpierniczysz, co? Nie bądź taki, no wpiernicz się. Kuźwa, no on! Przewidział przyszłość. Co to jest? Jeszcze jeden Galaxy? Ja myślałem, że się już z nimi skończyłem. Nasz przyjaciel sobie pojechał trochę w las, ale zaraz wróci. Ja wierzę w niego. Chociaż go nie widać niby teoretycznie, ale... Już na tym zakręcie zawsze tracę za dużo. Ale ty, jak go odsadziłem w ogóle? Co się stało? Co się stało? Ja chcę poznać jego backstory. Coś mu się tam wydarzyło. Mam tam pojechać i mu pomóc? Ja myślę, że on jeszcze wyjedzie i nas ścignie z ciupinką życia. Oni też tak lubią. O, wiedziałem!
Wiedziałem! Kurwa, skurczysyn jeden! No chodź, wjedź mi w tupę. Ominął mnie. Ominął mnie! Czujecie to? Ominął mnie! Pozostaje słupy tylko. Akurat się tak zdarzyło. Jak on w ogóle mógł mnie dogonić? Jakim cudem? Teraz się nie wpierniczyć w niego. Nie wpierniczyć się w niego! Nie wpierniczę się w ciebie, nie tym razem. I wygramy to legit. Nie popchnę go na nic i zwycięstwo. Dziękuję. W końcu się udało i przyjechał, tak jak mówiłem. Hondo. Znowu szefu jakiś. Coś ty chciał tutaj w ogóle, co? Coś ty chciał. Ja byłem grzeczny, nikogo z twojego drużyny, z tej drużyny nie pobiłem. Highway Prince. Oczywiście jesteś ksiądzem. Prawie ksiądzem jesteś. Chodź, nie bój się, nie cykaj się, to było takie wystraszyć, żeby ci wystraszyć, tak trochę zmylić twoje szyki. No chodź, no jedź, wiedziałem, że będziesz chciał tego spróbować. Wszyscy tutaj jeżdżą i klepią mnie po dupie. Widziałeś to. Też chciałeś samemu spróbować, sprawdzić, czy ta dupa jest rzeczywiście dobra do klepania. I co, jest to? No, jakim cudem on mnie w ogóle wymienił? Oparł się mojemu tyłkowi. Nie chciał oklepać. Co za przypadek. Jeszcze nie powiedziałem ostatniejszego słowa, chłopie. Teraz jest mój zakręt. Będziesz ten zakręt pamiętał do końca swoich dni. Bo ja cię nie wyprzedziłem! O, hamuj! Nie! O, to było fajne. Czyli właściwie. No i teraz będę mu siedział na tyłku, zamiast go ścignąć. Hamuj, stary, hamuj, bo tu są zakręty straszne, ja myślę, że się nie wyrobisz na nich. Hamuj, żeż na nich. Highway Prince, jasne. Z Burger Kinga Corona se wziął i mówi, że jest Prince. Kto teraz z tego wybrnie? No powiedz mi, kto z tego wybrnie? Ha, ukuźwa, co to się... Przyjaciel, jesteś mój. Tylko mój. No i co z tego nam dało? Jak zaraz nas dogoni? No widzę, że ci trochę schodzi jednak. O, tutaj już zasuwa widzę. Śpieszy mu się. Wiecie, się tak śpieszy. W pracy jedziesz, spóźniony jesteś. Przecież ty jesteś w pracy. Stwierdziliśmy, że wszyscy, którzy jeżdżą na tej trasie, są bezrobotni. Po prostu pobierają zasiłki. Pracują rok, rzucają pracę, biorą zasiłek i żyją z zasiłku ile można. I ścigają się na trasie. Dokładnie. I ty, dlatego ty jesteś Highway Prince, bo zrobisz najwięcej razy ten przekręt. No ładnie, popychaj mnie. Jeśli ja wszystko przyjmę na tyłek. Bo jak to mówią, odważni rodzice. Tyłek nie szklanka. O matko. Dobra, spierniczaj rzesz, typie. On tutaj jest za mną, jest. Wiedziałem, że będziesz mnie prześladował. Tak. No chodź. Przytul się. Wiem, że tobie brakuje bliskości, ale się wpierdol w nią. Dobrze. Brakuje ci bliskości, ja się rozczłonkowałem przed chwilą. Kurwa, no chodź. Jadnie! Ja patrzyłem w lusterko, a on mnie... A propos szklanek. To jest taka... Dawna historia, bo... Wiecie, jak w podstawówce wszyscy się chwalili, z kimś tam się bili i coś tam i wygrali, i opowieści o przyjaciołach, którzy się naparzają, zawsze wzbudzały, powiększały twoją męskość i tak dalej. Właściwie dalej tak jest, kobiety. Bo ty mnie nie obronisz! Przesuńmy troszeczkę tą odpowiedzialność, że tak powiem, i wróćmy do historii. No i w liceum mój kolega wyjechał kiedyś z taką opowieścią wyjechał, że jego kolega takim kozakiem napieprzał się z różnymi ludźmi, on zmienia pas. Napieprzał się z różnymi ludźmi
dostał określenie takie, że miał taki twardy łokieć, że był jak szklanka. Nigdy nie wiedziałem, o co dokładnie mu kuźwa chodziło z tą szklanką. Przecież ja wiem, że no, w tamtym poprzednim przysłowiu było tak, że szklanka jest taka, że się szybko tłucze, nie? A tutaj było tak, że szklanka jest uważana za coś kozackiego, za coś, co się nie tłucze i w ogóle superek. Jesteś tutaj, jesteś. Nie, 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 nawet nie myśl o tym. Nawet nie myśl o tym. Nie myśl o tym, mówiłem ci. Ja wiem, że ty masz erotyczne myśli, ale to tak jak w kościele trzeba zrobić. W kościele mówiłem ci, żebyś nie myślał o tym. Żebyś zapomniał, kurwa, o tym. No to ja też ci tak mówię. Zapomnij o tym tyłku. Wracając jednak do historii, ta szklanka... Ja nie wiem, czy chodziło o to, że ta szklanka jest tym denkiem i przez to jest taka twarda, że może komuś rozwalić twarz i tak dalej. Że jak z łokcia komuś pociągnął. I o co w ogóle mu z tym chodziło? I to było takie powód do szału ciał i w ogóle. O, wygraliśmy tak w ogóle. To ta szklanka mi pomogła. I cały czas nie wiem, o co dokładnie chodziło. Łokieć jak szklanka. Są te okulary, co prawda, nie? Co mają takie denka, jak, ale... To jest stary samochód, to powinien... Powinien chyba przecież dać ciała, nie? Teoretycznie, chociaż tamten przedostatni się nie chciał, kuźwa, odpuścić. Tu trudniejszy od swojego szefa nawet. Tak. Już nam odjechał. Pa, pa. Tutaj w ogóle jeszcze jeden niebieski jeździ. Jestem ciekawy, kto to w ogóle jest. Czy to może być jeszcze jeden kolejny wanderer? Teraz są sami chujowi wandererzy, oprócz Ryjka, no. Ale Ryjek to jest wyjątek. Posuniesz się, czy nie? Odpuścisz w końcu? Nie, nie odpuści, jest twardy. Jest twardy, ale zaraz zahamuje. Aj! No to mi się udało, bym już prawie bym się wpitrasił w niego. Chodź, 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 chodź! Chodź! Nie! Nie odpuszczę ci tego! Nie daruję! Wystraszył się. Straszył się mocy tego Civic. Ja sobie jakbym sobie jakieś wagona wziął, a nie do takiego rozpychania. O! Wjedzie mi w tyłek. Nie wiedzisz, nie wiedzisz, nie wiedzisz, nie wiedzisz. Chodź! Cykasz się? No, dziękuję. Ile on zasuwa w ogóle? Ja nigdy tyle w życiu nie jechałem. Nawpiernicz się, jasne. Zaraz zahamuję. No wiedziałem. Teraz ja sobie całe życie zjechałem na tym zakręcie przez ciebie. Broken arrow, złamana strzała. No widać, że jesteś z łamasem takim, że hej. O, dzięki kosmonautu chyba. Przestać przeklinać. Ja cały czas z tym walczę. Cały czas z tym walczę. I on mi obije tyłek. No wpiernicz się. Jakim cudem on to w ogóle zrobił? Teraz ja się przez niego wpierniczę. I do widzenia, ślepaki. Druga tura złamasa! I co on mi... Dlatego właśnie kocham ten... Jakim w ogóle... Po co oni... To jest następna irytująca rzecz z tej gry. Kuźwa, ten autopilot, to on cię... Wjechał sobie, kuźwa. Co to jest, kurwa, przyszłość? Jakiś Blade Runner tutaj jeździ, czy coś? I zaraz mi odjedzie i tyle go zobaczę. Ja zauważyłem, że ci zawsze przed tym szefem, jacy by oni nie byli, to muszą się pokazać, bo chcą być kozakami. Często tak, też tak jest, że jak się supnie wpierniczy, to tam jest takie wąskie, podwójne gardło. I często tak jest, że cywil sobie pojedzie i jedzie po prostu tym wolskim gardłem, wolno jak skurczybyk. I niejednokrotnie się wpierniczają w tego typa, a nie w sup. I tak samo ich przyblokuje. Czasami nawet lepiej. Kuźwa, oni muszą zmieniać pasy jak idioci. Jakiś w ogóle... Ten, on się chciał na nas... To był Mr. Fire. Chciał się na nas mścić. Boże, rozwaliliśmy jego szefa. Odsuń się, odsuń się, odsuń się, odsuń się, bo ja muszę ciebie ścignąć. To jest moja jedyna szansa, przyjacielu, zrozum to. Daj mi chociaż szansę! Za każdym razem my cię nie wpierniczył się. Ale w coś przypierniczył jednak.
to jest chyba typo ciężarówka. Jest mój, może, być może, może jest w moim kolorze. Nie ma go, nie ma go, więc zniknął. Więc udało mi się go rozkopać. Właśnie supy, supy mają tą magię taką. Dokładnie takie coś mają, że nie potrafisz tego wyrazić słowami. I przyjeżdżaj, cze! Pomalowaną ma maskę na czarno, bo ze złomu ją kupował i nie było w jego kolorze. Ma klatkę w środku. Mister Firm. Mister Firm, bo założył kiedyś firmę budowlaną i nie wyszło, tak? Dokładnie, przewidziałem to. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tu, kurwa, no wiedziałem. Ale nie, no dobrze, 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 że zahamowałeś. Dobrze, że zahamowałeś! W ogóle żadnej agresji nie okazuje w tej grze, nie? Bo gry nie wywołują agresji, to jest tylko w tych wszystkich kurwach. Każdy ma swoją czarną stronę. Każdemu grzech w głowie chodzi. Mister Firm, daj mi wygrać. Miota nim jak szatanem. Jak szatanem! W końcu, już któryś raz rzędu się z nim ścigać i ścigam i ani razu się nawet nie udało go wyprzedzić. Przypierniczył coś dość ostro. Kurde, no. No wiem, 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 że ci się to podoba. I znowu mnie wyprzedzi na tamtym ostatnim pasie. A nie, jednak nie. Co ty robisz? Gdzie on jest? No jest, ale coś mu się odwidziało. Żeby tylko ten zakręt przebrnąć i tą, ten zjazd w dół. Aha, dobra, już nie muszę, bo już mnie wyprzedzi. Dziękuję. Kurwy synie jebany! Nie wiem, czy mam wyłączyć, czy nie. Czy mi wystarczy życia, żeby dobrnąć do słupów, czy nie? Co za człowiek w ogóle? Co za człowiek robi coś takiego niegodnego? Wpierdol się! Czy to jest... czy jakąś złożyczę? Nie, to jest bot, więc można mu złożyczyć. Nie wpierniczył się w nic! Uchował swoje wszystkie szanse! Ja chciałem być... chciałem być dla niego miły i mi nigdy nie wyszło. Wiecie co? Ja bym zobaczył, kto to jest ten niebieski przed nami, bo nie mam siły do tego przyjaciela, bo on nawet nie chce współpracować, nie chce się wbijać w żadne słupy. O jest! Illusion P! Ktoś ty jest! Będziesz z nami się tłukł? Będziesz tak miły i zaczniesz z nami walkę? O! Zacznie! Myślałem, że nam powie, żebyśmy spadł w kazanki. Illusion P! Ktoś ty jest! Pierwszy raz cię w sumie widzę. Nie znam cię, typie. O, widać, że się chce popisywać. A petardę w dupie. Wyczułem ją po zapachu. Panie, bo ty tutaj hamujesz zwykle, więc przyhamuj na tyle, żebym mógł cię wyścignąć. Nie bądź taki. Panie Illusion, jakby to panie panu powiedzieć, żeby pan się nie obraził. Chciałbym z panem wygrać. Nie wiem, czy pan mi na to pozwoli. Czy wyrazi słowną przynajmniej zgodę na to moje zwycięstwo. Widać, że nie odpuszcza, nie chce popuścić, jest za naszymi pleckami, za naszym tyłkiem, dupą bym powiedział, ale jestem wulgarny, przynajmniej ostatnio staram się, ale mi nie wychodzi. Coś, panie Illusion, nie chcesz dogonić po raz kolejny, kolejna próba nadgryzienia się. Wygryźć by się każdy chciał, ale już komuś pomóc to nie ma! A my jesteśmy biednym, kurwa, stoisz na drodze! Illusion B. Twoje imię będzie mi się śnić po nocy. Panie Illusion, no dajżesz kurwa dupy! No i się rozpycha, jakby nie wiem kto był. No i dupa, nie ma mnie. Za mało życia. Pan Illusion? Widać, że coś go wymiotło troszeczkę. Teraz czeka tylko na ten słup. Ale nie, odbił. Odbił w drugą stronę. Tylko ja łudziłem się ze łzami w oczach, że wreszcie nadejdzie moja chwila, moje 5 minut starego pryka. I nadchodzi. Nadchodzi teraz!
Nie chciałem wzbudzić w tobie agresji, ani w sobie. Ale czasami trzeba. Trzeba postawić na swoim. Gdy przy stole młodziki buntować się chcą, a ty mówisz nie. Nie, nie za moich czasów tak było. Gdy młodzież siedziała i się nic nie odzywała, tak było. O, widzę, że chcesz mnie dalej podgryźć. Przychodzi czas, gdy młodość wygrywa nad starością, ale to nie dzisiaj. Nie dzisiaj. Nie odbierzesz mi mojego zwycięstwa, chociaż naciskam X z całych sił. To nie mogę go dogonić. Nie da rady. Tak trzymam, tak pokażę ci. Dupa. Dupa zbita, bo przychodzi czas. I teraz on nadszedł, że starość przegrywa, a młodość. Dobra, w dupie to mam i tak go wyprzedzi. Mój ulubiony zakręt nadchodzi. Widzę, że moje zwycięstwo jest przesądzone na tym zakręcie. No zawsze tak było, że ktoś mnie musiał wdymać na tym zakręcie. Trochę się czuję pokrzywdzony z tego faktu. I też tak było teraz. Ale słupy nadchodzą. Czas mojej solucji, mojego odrodzenia nadchodzi właśnie w tej chwili! Gdzie są te słupy? Uruchamiam was! O, uruchamiam waszą wtórną moc. Słupa srebrzystego. Oczywiście, że nie zadziałał. Panie Iluży, coś pan najlepszego narobił po prostu. Co? Panie Iluży, ja widzę, że ty chciałbyś jeszcze mi odebrać to, co już tyle razy mi odebrałeś. Ja wiem, że ty byś chciał, ale czy tobie się to uda? To już sprawa innej wagi, innego obijania się o bandy. No chodź, chodź, chodź! I teraz jest zwycięstwo. Dobrze, że zwyciężyliśmy, bo bym się wpierniczył w tyłek tego gościa. I... gdzie on jest? Gdzie szef galaksji? A, szef galaksji dał siana i nie przyjechał. Nasz przyjaciel hamuje, hamuje, hamuje. A ja wyciskam silnik do końca. Bo na piątkę to nie może nigdy kuźwa przeskoczyć. Całe wyścigi muszę na czwórce robić. I tak, i może w końcu będzie szansa, żeby go wyścignąć. Dobrze, zarzucił go na bandę. Mam nadzieję, że już tam zostaniesz na tej bandzie, przyjacielu. No tutaj jest jeszcze jeden zakręt, co prawda. No, jeszcze przywali mi w tyłek, albo i nie. Bo przywal w taksówkę, chociaż nie bądź tak. No nie chcę być dostępny, nie chcę mi pomóc w ogóle. W żaden sposób. Zmieniają pasy. Ciężarówki nigdy nie były po mojej stronie. No spiernicza, jeszcze mnie popchnął. Co za człowiek. Ja sam sobie będę dyktował, kiedy chcę się popchnąć, a kiedy nie. No jest, cały czas, non stop. Kuźwa, ale on się rozpycha. Rozpychciuch taki jesteś. W łóżku też się tak, kuźwa, rozpychasz? No chodź, chodź. Cały czas czekam na twoją obecność, na twoje przyjście. I co? I dupa. Nic mi nie chcesz zagwarantować. Cały czas tylko seks. I seks. A kiedy pomyślisz o mnie? Kiedy ja będę dla ciebie ważny? Gdy nie. Ciężarówka teraz. Nie wierzę, jak ja w ogóle się zmieściłem. On ma mało życia i ja mam mało życia. I kto z tego wybrnie? Nie, ja mam mało życia. O matko, to było niezłe. Wygrałem! O kurde, po tylu porażkach. Wiecie, co się teraz stanie. Przyjadą nasi kowboje. Właściwie to ich dwóch będzie. A ja wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych części, bo przecież
powrócić kiedyś trzeba. Dziękuję, zapraszam, cześć, ketchup i nara, cze.